Ruszajmy dalej. Sprawdzę sobie jeszcze tylko mapę, bo my jesteśmy tutaj. No, a będziemy musieli iść. Jak wyjdziemy z tej dróżki, no to w lewo. Ja spodziewam się tutaj naprawdę konkretnej walki. Skoro jest kusza. O! Pytanie. Klucz. O właśnie. Tutaj nam brakuje jakiegoś klucza, niestety. Dobra, chodźmy dalej. Kolejna strona maszynopisu, a tutaj jest. Okej. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Znalazłem kolejnego opętanego przy wieży radiowej. Wyglądało na to, że został zatłuczony na śmierć. Przy zwłokach leżało pudełko śniadaniowe, jakaś dziwna robótka ręczna. Pozbyłem się ciała, ale to już trzecie w tym miesiącu. Wszyscy miejcie oczy szeroko otwarte. Trzeba dorwać tego typa i pokazać mu, że z kultem drzewa nie ma żartów. Ekwipunek pełny. Natomiast, no tak, tak czy siak, możemy sobie użyć opatrunku. Czyli tędy. Jeszcze jedna rzecz. Przypiszemy sobie tę broń. Tu na przykład. Shotgun tu, a kusza tu. Byśmy w razie co mogli szybko zmieniać bronię. Natomiast czy ja dobrze idę? No nie bardzo. Trochę się cofam chyba. No tak, trochę się cofam. Czyli nie w tę stronę. Okej, tam była jakaś skrytka. Tu jest ten domek. Trzeba po prostu zaglądać co jakiś czas do... na mapę. O właśnie, tędy. O kurde. Szkoda, że aż 3 naboje zmarnowane na tego gościa. Dobra, ale chodźmy dalej. Tacy pojedynczy to mogą tutaj wyskakiwać. Się łatwiej z nimi po prostu walczy. Tam jakiś wodospad. Tam była jakaś boja z czerwonym światłem. Cały czas gdzieś słyszę, jakby ktoś się przemieszczał po tym lesie. Wiadomo, oni gdzieś tu są.
I teraz tak, my jesteśmy tutaj. Jest taka dróżka. Właśnie, czy coś tutaj znajdziemy? Taka boczna. Jest jakiś namiot. Jest skrzyneczka. A w niej chyba naboje. Aż 10 nabojów. Dobra. Fragmenty maszynopisu. Cześć bohaterko, wydaje mi się, że do tych skrytek trafiło kilka kartek z mojego prywatnego projektu fanowskiego, ale nie wiem do których. Niektóre z nich publikowałem w sieci i zbierają niezłe recenzje, ale wolałabym jednak, żebyś ich nie czytała. Chodzi tu o prywatność. Wiecie co? Wejdę sobie tutaj. Na chwilę, bo mamy strony maszynopisu jak najbardziej... moment, nieprzeczytane. Tak, tu jest to. Natomiast mamy też ulepszenie broni. I to też by się przydało w walce. No jednak pistol. Aha, 7. To tak nie bardzo. Mam tylko 7, ok. Czyli nie jesteśmy w stanie ulepszyć tej broni. Pytanie, czy coś tutaj w tablicy dochodzeniowej? Jak najbardziej. Fabuła najpierw. No, fabuła raczej nie. Skrytki kultu. Sprawy punktów zainteresowania obejmują informacje na temat przedmiotów zebranych przez sagę. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Znalazłam ukrytą skrytkę kultu. Powinnam rozglądać się za takimi rzeczami. Skrytka znaleziona w lesie niedaleko Watery. Notatka mówi o martwych opętanych, pudełkach śniadaniowych, szydełkowaniu. Interesujące. Skrytka znaleziona na strzelnicy niedaleko Watery. W środku była kusza. Dobrze, że trafiła w moje ręce, a nie do nich. Okej, okay, jeszcze jedna sprawa to... pudełko śniadaniowe znalezione w młynie Coffee Ward. Fanfic? Czy w ogóle chcę to wiedzieć? Bardzo dobrze. Chodźmy dalej. Tam jest jakieś... tam diabelski młyn jest. Chodźmy do parku rozrywki. Ciekawe, jaka rozrywka tam nas czeka. Sprawdzę szybko mapę. Dobrze, idę. To jest zbyt spokojnie na razie. Coffee Ward. Warto zajrzeć czasem do Toytoya, może jest tam jakiś skarb. Najpierw idziemy tutaj do środka. Co my tutaj znajdziemy? Kolejna strona maszynopisu.
Warto się rozejrzeć dookoła, dokładnie. Coś tu może być, ale... No ale chyba jednak nie. Pytanie, czy tego, ten drugi tutaj można otworzyć? Nie. To co, idziemy tam, w tamtą stronę? No tutaj chyba nic nie znajdziemy. Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Na pewno ktoś tu jest. Na pewno ktoś tu jest. I'll need to get the key to the trailer park myself. Ilmo said the key is kept in the gift shop safe. Locked. Need something to jimmy it open with. Okej, musimy znaleźć klucz. A list of maintenance work. Lista prac konserwacyjnych. Screwdriver. Śrubokręt. Prace konserwacyjne. Teraz tak, przejdźmy do spraw. Na tropach sekty. Coffee World. Coffee World. The most caffeinated place on earth. And yet nobody's here to help me get that key. Coffee World to zdecydowanie interesujące miejsce i puste. Ilmo powiedział, że ktoś pomoże mi z kluczem, ale nikogo tu nie ma. Drzwi sklepu są zamknięte. Ilmo powiedział, że ktoś mi pomoże, ale nikogo tu nie ma. Wygląda na to, że sama będę musiała dostać się jakoś do środka. Według dziennika napraw, śrubokręt po raz ostatni był używany przy percolatorze. Notatka dotycząca użycia śrubokręta do otwarcia zamka. Makes sense. Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. Okej, można użyć śrubokrętu jako klucza, ale to za chwilę, jeszcze fabuła. Zgrzyt potrzebuje już tylko pstrykacza, by urzeczywistnić swoje zakończenie. Nie mogę na to pozwolić. Tak, skoro tak, to śrubokręt. Natomiast przedmioty. Co, będziemy musieli znaleźć śrubokręt. Znając życie, za chwilę ktoś tu wyskoczy. O, skrzyneczka. Ekwipunek pełny. No właśnie, przydałaby się taka bateryjka. Teraz? No, no. Okej, będę miał to na uwadze, jak już się dostanę do środka. Myślę, że trzeba iść. Kolejna skrzynka. Tylko kubki w paski. Tylko kubki w paski. Ciekawe, czego to się dotyczy. A, tylko kubki w paski, okej, rozumiem. 11 to chyba nie. Dobra, trzeba obserwować. Jest kubek w paski. Teraz zobaczymy, jaki to ma numer. 1. Okej.
Na razie jeden. Dalej, o, tam jest kolejny. To jest cztery, tylko że on ma cztery paski. I to może być ostatnie. Jedynka miała jeden pasek, to będzie jako pierwsze. Ale ten ma też cztery. Dobra, jeden. Jeden, cztery, siedem. Jeden, cztery, siedem. Tak, jeden, cztery, siedem. Ciekawe. To jest dyszka. Czy to jest numer jeden znowu? On ma trzy paski. Jedynka ma trzy paski. To ma 5. Nie wiem dlaczego. Jaki ten kod musi być? W ogóle nie wiem. Moment, bo to może jest więcej niż czterocyfrowy. Nie, to jest w ogóle trzycyfrowy. 147 spróbujemy, ale nie wydaje mi się. 147. Tak jest. 147. Dobra, nie poszło. Nie było to takie trudne w sumie. Nie bierz tego, co nie twoje. Wow. Zarąbiście, mamy więcej miejsca tutaj, więc z chęcią cofnę się po bateryjkę tutaj. O właśnie, żeby zarąbiście. Dobra, widzę, że to wszystko się naprawdę przyda. Co teraz? Trzeba pozwiedzać te miejsca. Dokładnie. O! Przepraszamy, toaleta chwilowo nieczynna. What the fuck? Wszystkie toalety są nieczynne. Ogarnijcie dupy. Okej, okay, tu jest jakaś huśtawka. Więc w sumie tutaj już nic nie ma. Możemy cofnąć się do innej atrakcji. Ja sobie tylko szybko włączę mapę. Dobra. Chodźmy teraz... moment, nie tutaj, tylko tu na dół. I pójdziemy sobie tutaj, o, tu mieliśmy taką dróżkę. Teraz tak. Percolator w tę stronę. Skoro tak, to chodźmy. Warto się naprawdę rozglądać. Jak będziemy wracać, to też odwiedzimy inne miejsca tutaj, po drodze. Na razie w tę stronę. O! Kolejna skrzyneczka. Na razie zbieramy te zasoby. O, ta jest niestety pusta. Percolator. Okay, then. Samo się otworzyło. Dobra, tam u góry w filiżance jest jeden gościu. Dobra. Idzie kolejne.
Dobra. Co teraz? Hey. This should get that gift shop open. Mamy śrubokręt. Wracamy się do naszego sklepu z pamiątkami. Przejdziemy tędy. Wcześniej szliśmy... Jesus! Ja pierdzielę. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Słyszę kogoś. Ja pierdzielę. Wow. Jedna mniej. Są i strzały. Przydadzą się. Wracamy się do sklepiku. Aha, ktoś tam idzie. Wracamy się do sklepiku. Wow. Kurde. Dobra. Słyszę kolejnego. Wow. Dobre. Well, now there's less monsters. Dokładnie, trochę potworów z głowy. Czy tutaj przy tym sklepiku też ktoś będzie? No nie jest to spokojne miejsce, jak widzimy. Ilmo, jest sprawa. Znowu jakiś wściekły rodzic zostawił wiadomość głosową z pretensjami, że jego dzieciak dźgnął się w oko naszym pamiątkowym Pukko. Kto właściwie wpadł na genialny pomysł, żeby sprzedaży dzieciom plastikowych noży w parku rozrywki o tematyce kawowej? A, tak, to byłeś ty. Jeff, potrzebuję kolejnej łosiowej przysługi. Moka radził sobie świetnie, weterynarz stwierdził, że jest okazem zdrowia i nagle bum, ponoć dostał zawału. Nie obwiniam cię, może po prostu miał wadliwą pompkę albo zerową tolerancję na środki pobudzające. Mówi mi dzieciom, że Moka wybrał się na krótkie wakacje, ale potrzebuje jak najszybszej pomocy w utrzymaniu ciągłości atrakcji. Masz ich więcej? Z góry dzięki. Ilmo. Mamy safe. Locked. Oczywiście zamknięty. What would Ilmo use for a code? Dlaczego znowu zmieniłeś to cholerne hasło do sejfu? Wydawało mi się, że to
czaty, pośrednik, dostawca? Kto cię tak skrzywdził? Czy ty masz taką paranoję? Jako. Uspokój się, to akurat proste. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Widzisz? Żadna wielka filozofia. Ilmo. Dobra, musimy jakoś dojść do tego, jaki jest kod. No i właśnie idziemy w profilowanie safe. I need to open the safe. What's the combination? People hate the puzzle, Zulma. Why not just use keys? People love the puzzles, Jako. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. Strony maszynopisu też mamy właśnie zgrzyt na łowach. Czyli tak, odpowiedź znajduje się gdzieś tutaj w sklepie. I teraz tak. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Okay. Coffee World staff. Hope they're not all monsters now. The photos have stickers on them. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Czyli tak, tropiciel. Tropiciel. Może tak. Jeden. Cztery. Sześć. Może taki kod. 1, 4, 6. Nie wiem, tak sobie to, bo to pewnie te osoby są tutaj przypisane do tych numerów. 1, 4, 6. Idealnie. Safe otwarty. The keys to my trailer. Now to find the clicker and the colt. Zbadaj swoją przyczepę. Natomiast gdzie ona jest? Espresso, osiedle, przyczep, lighthouse, wow. Okej, czyli będziemy musieli iść znowu w tamtym kierunku. Okej, rozejrzyjmy się. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj dookoła. Chyba są pewne miejsca, których nie odwiedziłem, natomiast tu byłem. I tam też. Okej, moi drodzy, czeka nas długa podróż do tych przyczep. Jesteśmy w tym miejscu, a będziemy musieli przejść całe Coffee World i trafić tutaj. Osiedle przyczep Lighthouse, ale w drogę, w tamtym kierunku ruszymy już w kolejnym odcinku. Jeśli podoba wam się gra Alan Wake 2, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie również subskrypcję i dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym nowym filmie i o każdej nowej serii. Możecie również wspierać mój kanał, link do Patronite'a znajduje się w opisie tego filmu. A my tę drogę będziemy kontynuować już w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia.